Cześć, witam Was serdecznie z Buzka Zdroju, gdzie zawitałem przy okazji spotkania rodzinnego w tym mieście. Wygospodarowałem chwilkę czasu wolnego i spróbuję teraz po okolicznych ścieżkach się przejechać i coś Wam pokazać. Przejeżdżamy teraz po niedaleko za Parkiem Zdrojowym. W dalszym ciągu ciągnie się taka ładna alejka i nią zmierzamy w kierunku zaplanowanej trasy. Zobaczycie, co to będzie. Przemieszczamy się spokojnymi ulicami Buzka, kawałek poza centrum. Mijamy po drodze takie place zabaw, ładną fontannę. Jedziemy teraz drogą na Pińczów, ale już niedługo będziemy skręcać na ścieżki rowerowe, także będzie ciekawiej. Nie wyjeżdżamy z Buzka Zdroju, tylko jak jest tablica oznaczająca koniec Buzka Zdroju, skręcamy tutaj w prawo i taką ścieżką rowerową kierujemy się w dalszą drogę. I w tym miejscu Wam zdradzę, że kierujemy się w kierunku Sosny Kroczącej. Kontynuujemy naszą jazdę, tym razem już po ścieżce rowerowej, asfaltowej. Altana dla rowerzystów. I taką krętą ścieżką poprzez przyjemny las zmierzamy do Sosny Kroczącej. Podchodzimy do tej Sosny Pospolitej. Zobaczcie, jakie ma korzenie. Pień sosny rozpoczyna się około 3 metrów nad ziemią. Całość utrzymuje się na kilkunastu korzeniach, pod którymi może zmieścić się nawet kilka osób. Ciekawy okaz przyrody. Na pewno warto tu przyjechać i zobaczyć to zjawisko.
To niezwykle ciekawe drzewo można odwiedzić, mając nawet niewiele czasu. Ja tu jestem już drugi raz i dalej robi na mnie duże wrażenie. Od 2002 roku jest pomnikiem przyrody. Sprawia wrażenie, jakby rzeczywiście miała nogi i za chwilę mogła odejść z tego miejsca. Spod sosny kroczącej dojeżdżamy do drogi na Pińczów. Skręcamy w prawo i kierujemy się do zalewu Gacki. Skręcamy teraz w lewo na Kostki Małe. Skręcamy teraz w prawo. I w dalszym ciągu fajną drogą asfaltową jedziemy nad zalew. Takimi przyjemnymi drogami można jeździć w okolicach Puska Zdroju. Pogoda jak marzenie, aż się chce kręcić. Przyjeżdżajcie tutaj, w te okolice Puska Zdroju. Sprawdzajcie te ścieżki, jest ich bardzo dużo. Dojechaliśmy do bardziej ruchliwej drogi i do zalewu w Gackach. Zostało nam 4 minuty. Z drogi głównej skręciliśmy w prawo i teraz taką ścieżką szutrową zbliżamy się już do zalewu. Gacki jest to wieś leżąca w województwie świętokrzyskim i obejmuje ta miejscowość tereny Lubdziańskiego Parku Krajobrazowego. Zalew w Gackach powstał w miejscu starego kamieniołomu, gdzie dawniej tutaj eksploatowano złoża gipsu. A w tej chwili zalew ten służy do celów rekreacyjnych. I zjeżdżamy w dół w kierunku zalewu. Celnik obowiązujący w 2023 roku. Zobaczcie, jak pięknie jest zagospodarowany teren przy zalewie.
kończę mój film nad zalewu w Kackach. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Zapraszam do odwiedzenia tego miejsca. Do zobaczenia, do następnego. Cześć! Powrót do Buzka Stroju taką ścieżką między polami. Fajnie, że udało mi się na takim spontanie zorganizować tą moją dzisiejszą trasę rowerową. Naprawdę można czasami znaleźć w ostatniej chwili takie perełki. Szukajcie ich, cieszcie się z jazdy na rowerze.